Witajcie serdecznie w tą piękną niedzielę. Standardowo jak co weekend grzebiemy sobie przy BMC, więc już Wam pokazujemy tutaj z Kamilem, co dzisiaj będziemy zakładać i ile zejdzie, jak to wyjdzie, to się wszystko okaże. Więc zaczynamy. Mamy tutaj, tak jak widzicie, hydrołapkę bez zbiornika, czyli będziemy wpinać się w fabryczny obieg hamulcowy na szeregu, jakoś tak tam, gdzie żeśmy czytali, że tak będzie najlepiej, że nie będzie płynu zabierać, a będzie działać. Raczej działać i tak nie będzie, bo w tym szrocie oczywiście z tyłu hamulcy nie ma. Nie ma, jakbyście wiedzieli. Więc co? Dobra, Kamil, rwiemy te plastiki chyba na początek. Też z hydro zaraz zgubimy. O, to weź na półkę tam połóż. I co, jak to się wypina? O! Fajek działa. To by było dobrą hydrołapą, zobacz. O! Znaczy to wyjąć? Trzeba, bo tu może być śrubka, o, no gdzieś? Jest, to dwie. Dobra, czyli tu, tu i tu. O, zobacz jak ładnie już. A tu, o! A do tyłu? Nie. O, 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 o. Teraz czekaj. By nie uszkodzi. Matryczkę. A kredytkę trzeba odciąć. No. O. Ała, prosto kurde w ten. To niebezpieczne maszyny. O, patrz. O, jakieś lewuski tu idą. Do czego to? Do czego ten lewusek idzie? Kleju, kleju, myk, myk, myk. Się znajdzie jakąś ładną zaraz. Popsułem. I posyliśmy zęb pakietu. To ci wrzucę w kosztach. Ale zgubisz. Dla dzieci, dla putowni. Zaraz zgubi. O i zobacz, ta nam się to ładnie. Nie wiem, by tu, tu. Ale tu coś jeszcze trzyma. Tam jeszcze śrubek jest trochę. To podejrzewam, że śrubka jest pod tym wyświetlaczem. To jest instrukcja, że jak tego nie robić. Tak, tak, nie róbcie. Działało to? No działało, przecież to było. Teraz już nie działa, tak? Nie no, tylko obudowa wyleciała, patrz. Ale nie podpięte to było. Musiało być. Na sprzedaż. Bardzo tanio albo bardzo drogo. Ale na sprzedaż, ładnie. A ładny. Jeszcze no, w stanie ten. Pięknym. Polecam. Wejdzie taki? I patrz. O, jeszcze jedno. Ale tu kabel. Zobacz, jakiś short shifter. O, nic nie zakładamy. To jest prawdziwego mężczyzny teraz samochód. Nie, jakiś tam. Ty, a widziałeś tutaj takie jaja? Co? Tu gniazdo takie jest, patrz, plus minus. O proszę. Dobra, zaraz na e-bazarku sprzedam część. Jutro pojedziemy na giełdę. O, mam dobrą i złą wiadomość. Zacznij od złej. Nie działa. A dobra, zrobiliśmy to. Za pół samo, zobacz, już będzie lżejsza. No. Daj tą łapę. Hydra? No. U, gdzie ona jest? Na regale. No i co? Bo drążek dalej troszeczkę było, trzeba było, wydaje mi się, gdzieś tu. Wtedy drążek możesz operować nim ładnie, nie? I masz praktycznie przy kierownicy. Myślę, że nawet da radę bez takiego, wiesz. A może tylko czekaj, bo ona pójdzie prosto. Jak pójdzie ciśnienie, to podejrzewam, że się wydłuży to, czy nie? A to i tak będzie wtedy. No, fajnie jakby jednak. No, na pewno tak będzie. No czekaj, ja sobie wsiądę, zobaczę ten. Jasne, sobie wsiądę z tej strony. Wydaje mi się, że za dźwignią będzie najlepiej, nie? No bo patrz, Tasi. O, najprościej to by było tu, patrz. Nawet by było do czego przykleić chyba. Czyli gdzieś tu trzeba to zrobić. Znaczy pamiętaj, że tutaj wiesz, i tak będzie trzeba dorobić, nie? Bo o. Tak jak tutaj, no. Trzeba będzie to zrobić. No, znaczy kurczę, to i tak jest pierwszy samochód, tak? Dojdziemy do wprawy, zobaczymy. Znaczy myślę, że wiesz, no zawsze będzie można, jak weźmiemy trochę większą blaszkę, tak? No to zawsze można dziurkę wywiercić, przestawić się 5 cm do przodu, do tyłu. A czyli tak tu zrobimy taką, nie wiem, czy fotela nie będziemy chcieli ściągnąć. On będzie przeszkadzał. Odsunie się go na maksa. Już chyba odsunąłem, wiesz? Nie, na maksa na pewno nie jest. A wydech tam. Nie? Dlatego, nie? On się daleko odsuwa, więc ja myślę, że spokojnie, bez demontażu fotelu to zrobimy. Dobra, to tu trzeba to wyczyścić. No. Może porozpinam na razie te kabelki. Znaczy wiesz co, tak nie wiem czy... Żeby potem nie odpalił. Bo tu widzę, idzie od komputera też jakaś część.
Będziemy ja idę poszukam tej blachy jakiejś, z czegoś trzeba coś dorobić, sztukami sobie powycina te wygłuszenia i zaraz jak wymyślimy jakiś plan, to słyszymy się za chwileczkę. Dokładnie. Mamy chytry plan, słuchajcie, mamy taką blaszeczkę, udało się mi tu znaleźć. Kiedyś chyba Stachu to przyniósł skądś bardzo i najlepsze jest to, że dzięki czekała temu... Czekała na bułnie. Czekała, tak, będziemy mieli regulację. Czyli zrobimy to tu, tą blachę tu zaraz pomyślimy, czy to przykręcimy, tylko nie wiem, czy na kanał nie wjedziemy i tu... Ja bym to może przykręcił, ewentualnie to przyspawać, tylko żeby tu miejsce zrobić w ten oto sposób. Pasują nam nawet dziury, żeby przykręcić ją, czy tu i wtedy by było idealnie. Nie przeszkadza w ogóle cyk i można sobie tym pomachać. To jest dobry plan, kurde, żeby to zrobić. Tylko teraz kwestia, czy będziemy to spawać, czy przykręcać. No i chyba przyspawamy, będzie bardziej solidne, bo tu się opiera ładnie, tu zeszlifować i po prostu bobki zrobić. Tylko te przewody trzeba sprzątnąć, bo tu jest jeszcze ta śruba, można byłoby coś pod tą śrubę wymyśleć. Tu utniemy i chyba tu po całości przyspawamy, to się będzie sztywno trzymać. Myślę, że fajna opcja jest. Nie zawsze jak nie będzie, wiesz, po jakimś pierwszym takim... Pojedziemy pierwszy raz, powściekać się tak, tak i będzie wiadomo, czy mi trzeba troszkę do przodu, czy do tyłu ją. I spawamy, mam nadzieję, że się BMK nie zapali. Jak nie, to nie będziemy gasić. Trzeba zobaczyć, czy sprawne. Uwaga, będę ciął. A to wiesz, że gumę potem nie włożymy. Ale zjara się, jak będziesz spawał. No to co? Dobra, to ja to włożę i na twoją odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność. Gaśnicę tylko uszykuj. Guma wraca na miejsce. Czekaj, jeszcze tu wezmę uważać. Gaśnicę mówisz? Widać tam co? Masy. Masy mnie tu trzeba gdzieś. Masa to zaraz będzie. No musi być tak ona pola kierowana. Która? Bunia? Bunia. Co, poczekaj może chwilę. Chcę te kable zasłonić, bo zaraz się zaczną jarać. Co ci się zacznie jarać? Ty, ale tu cienka blacha jest, dziurę przepaliłem. Dobra. Może jaką maskę bym wziął? Jak wyglądam? Pokaż w kamerze. No, powiem ci, że bardzo dobrze. Co? Bardzo dobrze, że na pewno na film 3D to pójdziesz. Kiedy wchodzisz w nich na film 3D, to nawet nie pytają, czy potrzebujesz okularów. Ale one działają w ogóle? Nie są tak, że one się rozjaśniają? No właśnie, kurde. Nic się nie dzieje się. Cześć, to trzeba włączyć je. Jak będziesz miał wizytę u okulisty, to się dowiesz. Na zabawie, nie? Dobra, patrz pan. Ja mam pomysła. Jeszcze. Leży ciepło, dzisiaj to akurat wyschnie. Dobra, już się zgidzę. Czekaj, no. Nie smarkaj mi już. Dobrze będzie, no co no tam Boże. Się... Zobacz, jak ładnie będzie. Otłuszczone to się będzie trzymać. To jest bardzo, wolno dotykać. Tak. Panie, no ładnie jest. No może i rację masz. No ładnie jest, a nie? I tutaj tą pleksę zaraz zrobimy. Pokaż, to jeszcze dmuchnę tutaj. O, pa, jak mu się spodobało. Zobacz, jak mu się spodobało, będzie tam całą BM-kę zaraz poleci, pospreje, będzie tego. Dawaj tego Raptura. Żeby na równo chociaż było. O, i to, i piankę też. O, piankę pomaluj, kurwa, nie będzie się rzucać tak. O. Chuj, że tam na tym. Dobrze, je, pięknie. Że, to tu piankę pomaluję. Zobacz. Patrz, nie widać. Dobrze jest. O, tu? Nie. Będziemy to podpinać jeszcze. Tak... Dobra, już. No to czekaj, no bo drugą warstwę trzeba położyć, no. A odczekałeś swoje, nie? Dawaj opalarkę, to szybko wysuszymy to. Panie, lodzio miodzio, kurde. Masz. Podłącz mnie do prądu. Gaśnicę szykuję. Ja ci w ogóle nie ufam. Człowieku, to jest inwestycja mojego życia. A ty tu z tym ogniem biegasz. Jak to wygląda? No zobacz, no kurwa, no. Pięknie. Idziemy śrubki. Pana to jest śliczne.
Co tam ci się już nie podoba? A jak się przymierza, zobacz jak mu się już. Kurde. Jak się mu marzy już to łapać za tym. Ja już stąd cię wychodzę. Ja tu zostaję. Ja tu zostaję, to jest moja bajka. Op. Dobra. No ale zaczyna coraz lepiej to wyglądać. Może nie z zewnątrz? Może nie z zewnątrz. Ciekaw jestem, ile to wytrzyma. Wieczność. Co? Znaczy, myślę, że prędzej skończy się samochód niż hydrołapa. No. I co ty na to? No ja jak na lato. Co? Proszę pana, i to będzie tak chodzić. Jeszcze trzeba przyjść. Zobacz, jak będzie zajebiście. Jakby fabryka i tu na tylitki bzy, bzy, bzy. O kurwa, luksus. Się najwyżej potem jakoś nożykiem dotnie, czy coś. No i tak to wygląda. Tak się nam udało to zrobić. Wjechaliśmy sobie teraz do garażu. Będziemy przeciągać te przewody, tylko tak, tu żeśmy z Kamilem pomyśleli, to może wykorzystamy tutaj te wloty od linek. Może udałoby się tak miedziuchę przełożyć i ładnie tu taki oplot zrobić. Jak myślicie? Myślę, że to dobry pomysł. A, zaślepione, przewodzików nie widać, hydrołapa siedzi. To co, spróbujemy to teraz poprzekładać, zobaczymy, czy to w ogóle tędy się da, jak nie, no to będziemy wiercić gdzieś tutaj na chamsko otwory, ale no fajnie by było, jakby z tego wykorzystał, to by tak ładnie to, chociaż to wyglądało. Norek, wyłaź z kanału, po co gdzieś tam wlazł? Co? Po co gdzieś tam wlazł? Oglądam. O, widzisz? Masz dwie dziury, zobacz, tam daleko. I zobacz, jak tu byśmy poszli. Tu i trzeba by było pod osłoną. Akurat są takie uchwyty tam, weź tam przyświeć. Tam są takie uchwyciki, widzisz? Jakby tam włożył tą miedziuchę. Tu tędy i trzeba, gdzie tu jest za... No tu masz te kable. Przewody hamulcowe. Czyli tam by trzeba było ciąć. No bo on tu leci z lewej, to tędy musi się łapać. Tam by trzeba było ciąć go. Kurde, ale ten przewód też... To ja nie wiem, czy nie. Skorodowany tutaj. Nie puścimy, można by wymienić po prostu całość. Nowy. No, aż do tego momentu, nie? Gdzie skorodowany jest. Coś. No to ona coś tam hamuje jeszcze. O. Jakżeś jeździł? Trzymana ze starości. Jakżeś jeździł? Dobra, słuchajcie, temat wygląda tak. Dzisiaj już nie damy rady tego zrobić, bo po przemyśleniach, po kombinowaniach. Wychodzi tak, że w sumie, żeby miało to ręce i nogi, wiadomo, że gruz jest gruzem, ale żeby ten hamulec działał w 100% jakiś z dobrym naciskiem, to musimy wymienić i tak czy inaczej przewody jeszcze elastyczne, bo tutaj jest tak skorodowane, że już się ich nie odzyska. Ciężko będzie, żeby jednak je coś tam może odratowałby jakoś, ale na pewno jeden się nie uda, ten tu jest trochę lepiej, ale też nie ma szału. A tu są po dwa przewody elastyczne, więc po prostu już zrobimy to tak, że zamawiamy z Kamilem nowy komplet hamulcy na tył, nowe tarcze, nowe klocki. Przejrzymy zaciski, w jakim są stanie, czy pracują, czy nie pracują. To jak po rozebraniu będzie wiadomo. Tutaj fajnie wychodzi ten motyw w tym E36, że tu tymi tunelami od linek ręcznego sobie przepuścimy przewody do hydrołapy. Przechodzą więc jeden i drugi elegancko. Tak, więc będzie idealnie. Tutaj jest fabryczny trójniczek, żeby z niego właśnie tutaj rozciąć się, podpiąć tymi dwoma trójnikami na te dwa koła. No i żeby cały czas hamulec działał i bezpośrednio sekcją hamulca tej dźwigni, żeby to nam działało. Więc co, Kamil? Myślę, że... A, żebym się upierdziel. Jest ślicznie. Myślę, że będzie gitec. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle tego materiału. No dobra, kochani, to trzymajcie się do za tydzień. Fajnie, że się udało, fajnie to wyszło. No, wygląda to lepiej łapa niż siedzi. Myślałem. Łapa siedzi, jeszcze zegarki się tam... A, dobra. Kurczę, szyby tam do wiosny daleko jeszcze zdążymy. Dobra, to trzymajcie się do następnego. Cześć.